Także na samym wstępie chcę tylko prosić, stawić łapkę w górę o subskrypcji, bo mnie to bardzo motywuje i koniecznie kliknijcie dzwonek, aby być na bieżąco z moimi materiałami. A komu to potrzebne? A komu to potrzebne? A właśnie. dlaczego? Dlaczego? Siemanko, ja jestem WDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale, a dzisiaj kolejny odcinek z serii Powrót na tron kariery AC Milanem. I co, myślę, że nie przedłużając, zaczynamy. Czeka nas teraz mecz. Mecz bardzo ważny, ponieważ na razie zajmujemy pierwsze, a nie, drugie miejsce w tabeli z 6 punktami na koncie, co jest bardzo fajnym wynikiem, ponieważ, no, nie ukrywając, no, awans do europejskich pucharów jest naszym priorytetem w tym sezonie, a my otrzymujemy różne oferty, chociażby za Calabria, Musacchio i Borriniego. Za Borriniego szczerze, a nie, to jest wypożyczenie. Skoro tak, to ja się tak nie bawię, bo myślałem, że to jest oferta sprzedaży. I gdyby to była sprzedaż, oczywiście bym to rozważył, ale jako, że to jest po prostu tylko wypożyczenie, no to nie będę tego nawet rozważał, ponieważ według mnie jest to bez sensu. Ponieważ, no, mamy dosyć krótką ławkę rezerwowych, no i wypożyczenie piłkarza jest troszkę słabym rozwiązaniem, patrząc na to, że jednak, no, ten gracz przyda nam się po prostu. Jeżeli mielibyśmy go sprzedać, to okej, bo wtedy dostaniemy pieniądze na innego rezerwowego. A tak, no to niech on na razie będzie siedział na ławce. Może czasami zagra, może czasami po prostu wejdzie jako taki joker i pomoże nam w kolejnej walce o puchary. No cóż, myślę, że możemy przejść do meczu. Takie będzie prezentowała się nasza jedenastka. Na napadzie oczywiście jedynym w swoim rodzaju Krzysiu Piątek, jako środkowy pomocnik ofensywny Czakanoglu. Bonaventura na lewym skrzydle, na prawym skrzydle będzie Suso, środkowy pomocnik Kessi, środkowy pomocnik defensywny Tozar, lewa obrona Hernandez, środkowy obrońcy to Romagnoli Caldara, prawa obrona Calabria i oczywiście na bramce do Gigio Donnarumma. Szczerze, te morale naszego zespołu nie prezentują się jakoś wybitnie, ale myślę, że to się da w miarę poprawić z biegiem czasu. Z tym, że Laxalt na razie wejdzie na głębokie rezerwy, a na ławkę rezerwową wskoczy Lucas Paqueta. Jako, że ten zawodnik wyleczył kontuzję, na razie nie będzie grał w podstawowym składzie, bo po prostu będę chciał go na razie rozwijać, żeby jak największą ocenę ogólną wbił, bo jak na razie ta ocena ogólna jego nie prezentuje się najlepiej. A my wygrywamy mecz Suso z 2 golami, więc bardzo przyjemnie. Krzysiu Piątek niestety znowu bez gola, a więc no zobaczymy, czy to jest tylko chwilowe przyblokowanie, czy tak jak w prawdziwym życiu zahamowanie się na dłużej. A my kontynuujemy rozwijanie swoich juniorów, to znaczy juniorów, zawodników, którzy myślę, że niedługo wbiją już przyzwoitą ocenę ogólną. Kiedy tylko Frank Kessié wbije 80, to wtedy wrzucę tam Lukasa Tozarda. No i myślę, że też trzeba pomyśleć nad rozwijaniem Lukasa Paquety, ponieważ to jest zawodnik bardzo ciekawy. No, a co ciekawe, my gramy teraz o pierwsze miejsce w tabeli z Interem Mediolan. No, dwa kluby z Mediolanów jako liderzy tabeli, to się nie dzieje zbyt często. Co, oczywiście kiedyś to było bardziej realistyczne, a teraz no to jest FIFA, to jest FIFA. No i mam nadzieję, że tak będzie do końca, że co najmniej te drugie miejsce w tabeli zajmiemy, właściwie co najmniej. Ja liczę na miejsce gwarantujące nam udział w pucharach. Ale jak będzie gorzej, to też nie będę zaskoczony, ponieważ nie mamy aż tak silnego zespołu, który mógłby się mierzyć z najlepszymi drużynami w Europie. Rozważę twoją prośbę, jako że Castillejo chce zagrać, myślę, że dam mu szansę, chociaż nie wiem, czy dam mu szansę, ponieważ na razie w dobrej formie jest Suso. Jakie ty możesz grać pozycje? PPLP. Jako że możesz grać lewą pomoc, to myślę, że spokojnie sobie zagrasz w tym materiale, to znaczy w tym odcinku. I to będzie jedyny mecz, w którym sobie zagrasz. Ty zagrasz takiego środkowego pomocnika, właściwie środkowego pomocnika. Czemu nie mogę? Chcę ci dać środkową pomoc. Po prostu, żebyś był środkowym pomocnikiem. A ty? No dobra, niech będziesz środkowym pomocnikiem ofensywnym. Trochę się zablokowałem, ale dobra. Zagrasz jako lewy pomocnik. Tak jest, lewy pomocnik, tak to się prezentuje. Troszkę dziwnie wygląda ten skład na razie, ponieważ no, trzeba ustawiać tych zawodników na pozycjach, na których są przyzwyczajeni do grania, czyli na lewej pomocy, na prawym skrzydle ci, którzy po prostu chcą tam zagrać, a my na razie mamy fajną ocenę menedżera, wynoszącą aż 91 punktów, co jest bardzo, bardzo fajnym wynikiem, patrząc na to, że no, nie jesteśmy jakimś na razie rozpoznawalnym menedżerem. A my przejdźmy do kolejnego meczu, tym razem z Interem Mediolan u siebie, u siebie. A i niestety przegrywamy Mauro Icardi. Co ciekawe, nie przeszedł do PSG. To jest dosyć dziwne, bo to jest
pierwszy sezon i on tutaj powinien być w PSG. Także no, dosyć ciekawie. Castillejo. Wiemy, że przeciwko klubowi nie poszło mi najlepiej. Jakaś gadka, szmatka. A my oczywiście przechodzimy do kolejnego treningu naszych zawodników. Mam nadzieję, że uda się ich jak najlepiej wytrenować. Rafael Leão. Mam nadzieję, że wbije niedługo poziom 78 overalla, a potem już 80. Ponieważ to jest zawodnik, na którym będę chciał opierać nasz zespół, jako że ma dosyć spory potencjał, to myślę, że trzeba będzie go rozwijać. A my się widzimy za chwileczkę. Niezbyt ciekawie nam się pokładał terminarz, ponieważ gramy za 3 dni z Torino, które też jest w dobrej formie. Myślę, że no tutaj wygrana byłaby na miejscu, ale jako że są na pierwszym miejscu w tabeli, no to jednak będzie to dosyć ciężkie. My przejdźmy do naszego zespołu, ponieważ to ustawienie nie zdało egzaminu. Castillejo, musisz pracować nad sobą, dlatego w tym meczu nie zagrasz Donnarumma, Bonaventura zagra jako lewy skrzydłowy. A tutaj myślę, że Lucas Paqueta sobie wejdzie tym razem, jako że Çakanoglu troszkę sobie odpocznie i najwyżej wejdzie jako ten joker z ławki rezerwowej. No to myślę, że możemy przejść do kolejnego meczu. Krzysiu Piątek na szpicy, jeżeli teraz nie strzeli, to myślę, że w kolejnym meczu zagra Rafael Leão. Teoretycznie też, o, no i fajnie. Co prawda Krzysiu Piątek nie strzelił, ale jako że wygraliśmy, no to pomyślę nad tym, żeby nadal był w tym podstawowym składzie. My mamy ze sobą aż 5 meczy. 5 meczy, dzięki którym znajdujemy się na trzecim miejscu w tabeli, co jest bardzo fajnym wynikiem. Tylko raz przegraliśmy z naszym rywalem z zamiedzy, a ja nie przez przypadek kliknąłem. To był misklik. Dobra, teraz trzeba, żebyśmy ponownie wrócili na te dobre tory, jako że chcę, żeby nasi zawodnicy byli no po prostu zmotywowani, ale ważne jest to, żeby ich nie przemotywować. Także powiedzmy, że to było zamierzone, żeby kliknąć to, żeby ich troszkę zgnoić, że tak powiem. A my przejdźmy do kolejnego meczu z Fiorentiną. I tutaj wygrana, tak jest, wygrywamy, ale okupujemy to zwycięstwo niestety kontuzją Romagnolego. No, co nie jest za dobrą informacją. Pytanie, na ile on jest wykluczony z gry? Zaraz 7 tygodni, złamanie kostki, więc dosyć poważna kontuzja. Ale mam nadzieję, że uda nam się go zastąpić. Tylko pytanie, kto może wlecieć na środkową obronę, bo to jest jednak nasz podstawowy defensor. A my na ławce rezerwowych za bardzo nie mamy jakichś takich zawodników, którzy mogliby skoczyć akurat na tą pozycję. No i to jest mój błąd, który mogłem sprowadzić jakiegoś lepszego środkowego obrońcę, który jednak w miarę możliwości grałby jako ten rezerwowy, a nie, wiecie, by nie narzekał na to, że siedzi na ławce, że grzeje ławę. A my przejdźmy do meczu, właściwie nie przejdźmy jeszcze do meczu, po prostu zobaczmy nasz skład, który prezentuje się, zaraz wam pokażę jak, następująco. W tym meczu nie zagra Romagnoli, więc trzeba będzie go zastąpić jakimś zawodnikiem z ławki rezerwowych, a czemu nie, Musacchio. Jak najbardziej tutaj będzie mógł wskoczyć do podstawowego składu. Romagnoli oczywiście zajdzie na rezerwy, a tutaj niech wejdzie Laxalt, który może pokaże swoje umiejętności z ławki rezerwowych. Teraz mecz, jak dobrze widziałem, z Gnoą. Były klub Krzysztofa Piątka i mam nadzieję, że teraz Krzysiu się odblokuje i strzeli gola swojemu byłemu klubowi. A my przejdźmy teraz do konferencji prasowej. MWDJ Coach po raz kolejny na propsie. Fajny sweterek, jak widzicie, fajnie to dobrałem kolorystycznie, także ja nie dość, że i dobrze trenuję zespół, ponieważ zajmujemy aktualnie dosyć wysokie miejsce w tabeli, no i to oprócz tego, no to posiadam bardzo fajną stylówkę, także wiecie, jakby co, jakieś porady, chcecie na randkę iść, no to oczywiście do mnie, bo powiem wam, w co musicie się ubrać, żebyście mieli w miarę udaną randkę, także myślę, że tym składem przejdźmy do kolejnego meczu, tym razem mam nadzieję, że uda się wygrać, ponieważ gramy na wyjeździe i to może być dosyć ciężkie spotkanie. Wygrywamy 2-1, po raz kolejny Krzysztof Piątek nie strzela. No i Christian Kłome to jest zawodnik, nad którym też trzeba się zastanowić, bo to jest dosyć ciekawy gracz. Z tym, że na pozycji napastnika mamy paru już zawodników, którzy naprawdę na tej pozycji są jednymi z lepszych zawodników, którzy mogą się rozwijać. Ponieważ Rafael Leão, Krzysiu Piątek i Andre Silva, to są zawodnicy, którzy mają spory potencjał. No i myślę, że Christian Kłome na razie nie byłby nam potrzebny, aczkolwiek myślę, że uśmiechniemy się do Genui, kiedy to będziemy go potrzebowali, bo na razie ma dosyć przeciętną ocenę ogólną wynoszącą tylko 75,
co niestety nie jest dobrym wynikiem. A my przejdźmy do treningu. Teraz, tak jak mówiłem, zgodnie z obietnicą, Frank Kessie wylatuje z tej sesji treningowej, a my wrzućmy sobie Lukasa Tozarda w to miejsce. Oprócz tego niech wejdzie sobie, kto tu może wejść, Lukas Paqueta. Damy mu trudny trening, żeby jak najszybciej się rozwijał. Rafael Leão jest powołany. O proszę, Rafael Leão powołany. Więc dosyć ciekawie, że ten zawodnik pomimo tak niskiej oceny ogólnej już łapie się do reprezentacji swojego kraju. No i myślę, że Theo Hernandez, chociaż nie Calabria. Calabria sobie rozwiniemy, jako że Theo Hernandez już ma jeden slot treningowy zajęty. No to Calabria znowu, jak wbije 80 punktów w rola, to będzie bardzo fajnie. I Krzysiu Piątek wbija 81, więc to jest super wynik. Jako że po prostu potrzebujemy klasowego napastnika. Szkoda, że w prawdziwym życiu aż tak dobrze mu nie idzie w tym sezonie. Tak naprawdę tylko w turnieju przygotowawczym szło mu dobrze, ale jak na razie nie idzie mu najlepiej. I teraz mecz z Lecce. Z Lecce i to jest obowiązkowe zwycięstwo, ponieważ Beniaminek myślę, że tutaj powinien zostać rozjechany przez nas. No i mam nadzieję, że też tak się stanie. Zobaczmy, jak to będzie się prezentowało. W ogóle myślę nad powołaniem, no i wygrywamy, myślę nad powołaniem skauta do naszego klubu, abyśmy po prostu spełniali te cele zarządu. Co prawda myślę, że większość zawodników na razie by się nie łapała nawet na treningi, jeżeli chodzi o juniorów, ponieważ mamy dużo zawodników do rozwinięcia. Ale po prostu, tak jak mówię, żeby spełniać te cele zarządu, żeby nie siedzieć bezczynnie, jeżeli chodzi o rozwój młodzieży, żebyśmy po prostu mieli jak najwyższą tą ocenę menedżera, bo jak wiadomo, nasza posada może wisić na włosku, kiedy to przyjdą gorsze wyniki, bo jak na razie idzie nam dobrze i mamy dużo wysoką ocenę menedżera, ale kiedy przyjdą te gorsze wyniki, to może być naprawdę nieciekawie. No i teraz mecz z Romą, który nie jest na czele w tabeli, ale to jest mecz wyjazdowy. Mecz wyjazdowy, który będzie decydował o tym, czy utrzymamy się na trzecim miejscu w tabeli, a może i nawet przebijemy Juventus, który znajduje się na pierwszym miejscu w tabeli. Przepraszam, Piemonte Calcio, który aktualnie jest na pierwszym miejscu w tabeli, a my oczywiście motywujemy swój zespół, tak aby jak największe morale tutaj były. Morale to podstawa, no właśnie. No i jesteśmy bardzo szczęśliwi. Mam nadzieję, że również wyjedziemy z Rzymu z moralami szczęśliwymi. Mam nadzieję, że tak też będzie. No i Mateo Musakiem jest na razie z czerwoną kartką, więc na środek obrony wejdzie Rodriguez. No i tak to niech będzie prezentowało się w kolejnym meczu. Na ławkę rezerwowych nie wejdzie Borini. Może akurat taki joker wejdzie z ławki rezerwowych i strzeli brameczkę, dwie, a może nawet trzy, aczkolwiek w to wątpię. No i przejdźmy do meczu z Romą. To będzie dosyć ważne spotkanie i dosyć ciężki mecz, aczkolwiek mam nadzieję, że uda się wygrać i wygrywamy 1-0 i Krzysiu Piątek strzela brameczkę, więc odblokowuje się. Mam nadzieję, że to nie jest tylko jednorazowy strzał, że kilka jeszcze goli strzeli sobie właśnie. A my dostajemy informację, że Rodriguez musi grać częściej. No okej, ja to rozumiem, nadal masz miejsce w składzie, przecież co prawda nie jako podstawowy zawodnik, ale jako rezerwowy jak najbardziej. A my jesteśmy na razie na pierwszym miejscu w tabeli, więc tak jak mówiłem, przybiliśmy Piemonte Calcio, ale, no właśnie, ale mają mecz zaległy, więc to nie jest tak, że ich przebiliśmy po prostu jeden mecz i tą przewagę sobie zepsujemy. Napoli razem z nami okupuje pierwsze miejsce w tabeli, ale do czasu właśnie, do czasu. Na razie Napoli zajmuje pierwsze miejsce w tabeli, bo ma jeden mecz więcej niż wszystkie pozostałe kluby, a my na czwartym miejscu w tabeli, mecz ze Spalem. I to jest po raz kolejny mecz bardzo ważny i to jest mecz, który tak naprawdę trzeba wygrać, ponieważ zwycięstwo w tym meczu gwarantuje nam bycie wyżej w tabeli. Ponownie Krzysiu Piątek strzela gola. To jest bardzo fajna informacja, jako że myślałem, że po prostu się zablokuje, ale na szczęście parę meczy teraz pod rząd ma zakończonych z golem, a my gramy z Lazio i to będzie bardzo, bardzo ciężka przeprawa. Na szczęście gramy u siebie, więc może troszkę uda się coś tutaj dziabnąć dla zespołu z Rzymu. Po raz kolejny gramy właśnie z zespołem z Rzymu, niedawno z Romą, teraz z Lazio i my jesteśmy bardzo szczęśliwi przed kolejnym meczem i mam nadzieję, że to jak najwięcej razy, ojejku, ale się zamieszałem. Mam nadzieję, że to będzie miało miejsce jak najwięcej razy, że takie morale będą występowały w naszym zespole. Mateo Musacchio na razie wejdzie za Rodriguez'a.
oprócz tego Caldara, no i tutaj Rodriguez właśnie zagra. Chociaż wiecie co, Caldara ma wyższą cenę ogólną, pomimo że jest bardziej zmęczony, to niech sobie zagra w tym meczu. Lucas Paqueta, myślę, że on sobie tutaj zostanie, a tutaj czeka na ogólną, grał w ostatnim meczu, więc też jest zmęczony, więc na razie troszkę podmęczonym zespołem, ale nadal w świetnej dyspozycji wyjdziemy na mecz z Lazio, które jest pod nami w tabeli na szczęście, aczkolwiek po tym meczu to się może zmienić. Gramy u siebie na stadionie Milanu, San Siro i wygrywamy, wygrywamy po raz kolejny. Krzysiu Piątek z brameczką, a więc bardzo fajnie ten nasz polski pistolero strzela kolejnego gola i zobaczmy jak się prezentuje tabela strzelców. Suso na razie z 7 golami na 4 miejscu. Nie widać tutaj Krzysia Piątka, ale on, tak jak wiadomo, początek sezonu miał dosyć przeciętny, w związku z czym no troszkę mu ta czołówka tabeli uciekła. A zobaczmy jak się to prezentuje z asystami, bo asyst nie jesteśmy w stanie sprawdzić podczas symulacji. Cristiano Ronaldo na razie na 1. miejscu, a asysty Paulo Dybala. Na 4. pozycji Frank Kessie z 4 asystami, a pod nim Suso dopiero na 12. pozycji z 3 asystami. Więc no, to nie jest najgorszy wynik, myślę, że chłopaki na razie radzą sobie w miarę dobrze. A my przejdźmy do kolejnego spotkania, bo tym razem pytanie z kim zagramy, bo to jest też dosyć ważne, ponieważ no, wygrana tutaj to było coś, no i jednak mecz z Juventusem, czyli z Piemonte Calcio, właśnie Juventus aka Piemonte Calcio. Zobaczymy jak to będzie się prezentowało w tym meczu, w ogóle dziwnie ten herb Juventusu wyglądał. Czeka na ogół. Ostatnio jesteś w całkiem niezłej dyspozycji, wiesz co, ja chyba tobie dam zagrać, jako że ten mecz i tak będzie raczej przegrany, to tutaj tak się zastanawiam, czy nie dać zagrać dla rezerwowej jedenastki, chociaż może spróbujemy coś tutaj powalczyć, może jakiś remis, czemu by nie. Na razie pomiędzy nami a Juventusem jest dosyć spora przepaść, więc no powalczenie jak równy z równym będzie dosyć ciężkie, aczkolwiek mam nadzieję, że uda to się zrobić. No i zobaczmy, zobaczmy jak nasza jedenastka będzie się prezentowała. Na razie odpowiedzmy dla Czekanoglu, ponieważ on chce zagrać, ja rozważę jego prośbę, niech i tak będzie, możesz zagrać w podstawowym składzie. Lucas Paqueta myślę, że na ten mecz sobie odpocznie i tutaj wejdzie Czekanoglu. Na napadzie niech zagra Rafael Leao. No i to są jedyne roszady, które poczynimy w tym meczu. Mateo Musacchio, tutaj wejdzie może Ricardo Rodriguez i tak to może na razie wyglądać. Szkoda, że Ricardo Rodriguez nie może się rozwijać, bo on w poprzednich FIFA-ch miał naprawdę fajny potencjał. No a jak wiemy, od kilku lat w prawdziwym życiu nie pokazuje tego, że ma potencjał, więc no, w związku z czym FIFA odwzorowała jego poczynania z rzeczywistości, a my przegrywamy. Przegrywamy pomimo, że wygrywaliśmy i tak się zastanawiam, że mogliśmy nawiązać walkę, właściwie nawiązaliśmy walkę, ale gdybym wystawił bardziej podstawowy skład, to myślę, że naprawdę remis tutaj to byłoby dosyć prawdopodobne. A my przejdźmy do rozmowy z Hakanem Kaşanoglu. Nie zamartwię się, no okej, bo jesteś nadal ważnym ogniwem naszego zespołu, więc morale twoje są bardzo ważne, żebyś się nie zamartwiał. A my przejdźmy po raz kolejny do treningów. Na razie nikt jakoś się specjalnie nie rozwija, ale ten Lucas Tozar jak na razie nie prezentuje się najlepiej, ponieważ no kurczę, przydałoby się, żeby rozwinął się o te parę punktów overalla. A my przejdźmy po raz kolejny do meczu. Właściwie teraz mamy dłuższą przerwę, co jest dosyć nam na rękę, ponieważ nasz zespół był ostatnio dosyć zmęczony. My gramy z Napoli i to będzie po raz kolejny bardzo ważne spotkanie. Właściwie każde spotkanie jest bardzo ważne, ale Napoli ma tyle samo punktów, co my. No i jeżeli przegramy, spadniemy na niższe miejsce w tabeli, co niestety nie byłoby zbyt nam na rękę. Aczkolwiek mamy tylko 4 punkty straty do Piemonte Calcio, więc naprawdę gdybyśmy wygrali, to byłoby coś i byśmy zajmowali najprawdopodobniej pierwsze miejsce w tabeli. Dam ci szansę, to na pewno Krzysiu Piątek wystąpi w tym spotkaniu i patrzcie od razu jak jego morale podskoczyły, więc to mnie bardzo cieszy. A my przejdźmy szybko jeszcze do konferencji przedmeczowej, żebyśmy zmotywowali nasz zespół do jeszcze lepszej gry. Nic osobistego. Krzysiu Piątek, właściwie nawet nie wiem jakie było pytanie, po prostu daję te odpowiedzi, które podnoszą morale. Tylko raz był taki misklik, który nam morali nie podniósł, co jest, no, to czasami się zdarza, widziałem też już u innych youtuberów, czasami tak bywa, że jeden misklik, a czasami naprawdę potrafi zepsuć morale całego zespołu. Krzysiu Piątek, a tutaj niech wejdzie Lucas Paqueta, oprócz tego Laxalt doznał kontuzji, ale może wrócić nasz kapitan, czyli Alessio Romagnoli.
i tym samym będzie miał opaskę kapitańską. Rolę i oczywiście kapitan, tutaj będzie Alessio Romagnoli, tak to się może prezentować. A wiecie co, niech rzuty karne strzela Krzysiu Piątek, bo jednak to jest zawodnik, który aspiruje do korony króla strzelców, więc jako ten zawodnik taka dziewiątka, to niech on strzela rzuty karne, a my gramy w meczu z Napolim. Zobaczymy, jak to się prezentuje. Polski pojedynek, Krzysiu Piątek na napadzie i to jest dziwne, nie ma Arka Milika w podstawowym składzie, ale Lukas Paqueta z dwoma golami, więc to jest bardzo, bardzo dobry wynik, że udaje nam się jak na razie grać bardzo fajnie i mam nadzieję, że mile dla oka, co prawda tego nie widzimy, jak gramy. Ale to jest dziwne. Samo Castillejo dziękuję nam, że włączyliśmy go znowu do składu, aczkolwiek ja do składu go nie włączałem, chyba że wszedł z ławki rezerwowej, co też jest całkiem prawdopodobne. A nam się fajnie rozwija Theo Hernandez, który z 77 na razie wbija 79 punktów overalla. Ale tak się zastanawiam, czy nie zabrać treningu dla Piątka i nie wrzucić tutaj znowu Leao, ponieważ zapomniałem o tym, że on już wrócił ze zgrupowania kadry narodowej, no i że może już trenować. A my przejdźmy do meczu z, to jest bodajże Parma, tak mi się wydaje, no to więc klub z historią, my również mamy historię, powiedziałbym, że nawet bardziej dramatyczną niż Parma, ponieważ mieliśmy swoje momenty chwały i teraz będziemy do tej chwały dążyli. Niezbyt dobra forma w ostatnich kilku meczach, a nas ratuje Hakan Çalhanoğlu, ale to nie jest ważne, że wygrywamy 1-0. Najważniejsze jest to, że w ogóle wygrywamy. No i tak jak mówię, nasza ocena menedżera prezentuje się bardzo fajnie. I my przejdźmy do treningów. Krzysiu Piątek, wiecie co? Dam tutaj Rafael Leao, jak Krzysiu wbije ocenę 82, dopiero potem Leao będzie się rozwijał. Także myślę, że to jest całkiem spoko rozwiązanie. My tym samym będziemy podnosili overall naszej jedenastki, a my zajmujemy drugie miejsce w tabeli z dwoma, czy z jednym punktem przewagi nad klubem z trzeciego miejsca, nie wiem. Znowu dziękuję nam za włączenie do składu, aczkolwiek czemu to jest tak zrobione, że jeżeli zawodnik dziękuje nam za włączenie do składu, to ma morale takie po prostu zadowolone. No okej, ja rozumiem, że jest zadowolony, ale powinien być szczęśliwy, że jednak gra w takim klubie jak Milan. A my przejdźmy do meczu z Bolonią i to jest po raz kolejny bardzo ważny mecz, bo my teraz bijemy się tak naprawdę o pierwsze miejsce w tabeli, co jest czymś, czego się nie spodziewałem. A my, no, morale zespołu nie są zbyt wysokie, ale mam nadzieję, że po tym meczu będą jak najbardziej jeszcze wyższe, no bo to jest coś, do czego dążymy. No i my wygrywamy. Krzysiu Piątek po raz kolejny ma takie momenty, gdzie strzela w kilku meczach pod rząd, a potem znowu potrafi się zablokować. I po raz kolejny, gościu, dziękuję nam za włączenie do składu. Jestem z ciebie dumny, że jesteś zadowolony, więc całkiem spoko. Ale tak jak mówię, troszkę żałuję, że wtedy z Milanem odpuściłem to spotkanie. Z jakim Milanem? Z Juventusem odpuściłem to spotkanie, ponieważ gdybyśmy wtedy nawiązali walkę, to wtedy byśmy mieli tyle samo punktów, ile Piemonte Calcio, a może nawet i więcej, jeżeli byśmy wygrali, aczkolwiek to jest mało prawdopodobne, żebyśmy wygrali z takim klubem, aczkolwiek remis wtedy był naprawdę prawdopodobny, ponieważ Lucas Tozar strzelił gola już w 6 minucie i nawiązał walkę, ale tak jak mówię, troszkę mój błąd, ale to nie jest ważne, ponieważ ważny jest ten mecz, w którym to będziemy walczyli z Sassuolo u siebie, nie na wyjeździe, na stadionie San Siro. No i czy wygramy? Wygrywamy i tym razem Piątek z dwoma golami może wrócić do domu, właściwie wrócić do domu. Graliśmy u siebie, ale to nie jest ważne. Ważniejsze jest to, że właśnie strzela dwie brameczki. Suso na razie 8 goli, więc troszkę się przyblokował, a Cristiano Ronaldo z 14 bramkami prowadzi na razie w klasyfikacji królów strzelców. Troszkę znowu misklik, ponieważ chciałem przesymulować całość, a przesymulowałem tylko jeden trening. No i Lucas Paqueta niedługo wbije 81 punktów overalla i ja bardzo liczę na tego zawodnika, jako że on jest naprawdę ważnym elementem naszego zespołu i chciałbym, żeby on był ważny właściwie do końca kariery tego zespołu. Nie wiem, ile ta seria będzie miała odcinków, ale mam nadzieję, że jak najwięcej, ponieważ no wiadomo, im więcej odcinków, tym lepiej, a my przejdźmy do meczu z Atlantą, ale najpierw konferencja prasowa, w której to znowu będziemy dążyli do podniesienia morali naszego zespołu, ponieważ jesteśmy tylko zadowoleni i ten żółty pasek pokazuje nam, że nie jest najlepiej, ale tym razem wskakujemy na szczęśliwi, teraz bardzo szczęśliwi, więc widzicie, jak mocno morale potrafią się podnieść po jednej konferencji prasowej.
Więc no, naprawdę bardzo fajnie. A my przejdźmy do meczu z Atalantą Bergamo. Myślę, że znowu nie będę nic zmieniał w tym zespole, chociaż wiecie co? Zastanawiam się, Conti na razie nie wejdzie, ale tutaj Benacer, kurczę, na razie zwycięskiego składu się nie zmienia. Nie będę zmieniał tego składu, dopóki są wypoczęci i nikt z rezerwowych nie narzeka, że nie gra, no to grajmy takim oto zestawieniem. Zobaczmy, czy uda nam się wygrać i wygrywamy. Krzysiu Piątek ratuje nas, ponieważ tylko 1 do 0 i jego jedyny gol zapewnił nam 3 punkty w tym spotkaniu, co jest bardzo, bardzo fajnym wynikiem, jako że znowu jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli. Mam nadzieję, że Monte Calcio teraz się potknie i będziemy mogli cieszyć się z pierwszego miejsca w tabeli. No i Piątek wreszcie wbija te 82 oceny ogólnej. O ile dobrze pamiętam, to on ma 85 potencjału, więc no już niedużo pola do manewru tutaj zostało, jeżeli chodzi o rozwijanie tego zawodnika. Wiem, że musisz grać częściej, ale na razie musisz po prostu grać jako rezerwowy, ponieważ nie mamy miejsca dla ciebie w podstawowym składzie. I dopóki gra i funkcjonuje to, co stworzyliśmy, to na razie niech i tak będzie. Na razie nie pokazuje nam, czy Juventus wygrał, czy nie, ale mam nadzieję, że przegrał albo zremisował. No niestety wygrał i znowu ma 2 punkty przewagi nad nami. Co ciekawe, Torino na trzecim miejscu w tabeli, my mamy tylko 3 punkty przewagi nad tym zespołem, a teraz znowu zapomniałem o trenowaniu Rafaela Leao. No i tak, Lucas Tozar, Calabria i Theo Hernandez już prawie wskakują na poziom 80 oceny ogólnej, co jest bardzo fajnym wynikiem, patrząc na to, że chcemy podnosić, cały czas podnosić overall podstawowej jedenastki, bo jak wiadomo, na razie rezerwami się nie zajmujemy aż tak bardzo, na razie zależy nam na podstawowej jedenastce, a ławka rezerwowych może być troszkę słabsza. Może to jest błąd, ponieważ w kluczowym momencie tego sezonu, czyli pod koniec sezonu, będzie naprawdę bardzo ważna rotacja, ponieważ skład będzie już zmęczony, ale plusem jest to, że nie gramy w europejskich pucharach i tak naprawdę rozbudowanie ławki rezerwowych będzie dopiero potrzebne w kolejnym sezonie, ponieważ wtedy będziemy grali na trzy fronty, nie dość, że w Pucharze Włoch, to jeszcze w Serie A, no i oprócz tego właśnie w Lidze Mistrzów albo Europy. Jeżeli się zakwalifikujemy, bo na ten moment oczywiście mamy kwalifikacje do tych prestiżowych rozgrywek, no i mam nadzieję, że zakończymy tak również na koniec sezonu, że za te kilka miesięcy będę mógł powiedzieć, że zajęliśmy drugie miejsce w Serie A, co będzie niewątpliwie dużym sukcesem, jeżeli chodzi o nasz klub, bo jednak Milan na drugim miejscu w tabeli to jest marzenie wielu kibiców tego zespołu, a my gramy z Sampdorią i tutaj na pewno przydałoby się wygrać, ponieważ ich forma to porażka, zwycięstwo i remis. No i Suso z 2 golami, oprócz tego Lucas Tozar, więc bardzo fajnie jest, prawda, teraz Krzysztof Piątek nie strzelił gola. Ale no, dopóki wygrywamy, to nie jestem zły na niego o to, że nie strzela bramek. A my przejdźmy do rozwijania naszych zawodników. Krzysiu Piątek, sorry, winetu, ale już nie możesz się, teoretycznie nie możesz się już rozwijać, ale ja będę dbał o to, żebyś się rozwijał. Oprócz tego Calabria, ty możesz się rozwijać? Możesz się rozwijać, ale Theo Hernandez nie może się więcej rozwijać? Co? What? Dlaczego? Ja się pytam, dlaczego? Według mnie on powinien mieć większy potencjał. No cóż, dociągniemy go do 80 punktów overalla. No a potem zmienimy na jakiegoś innego gracza, który by się rozwijał. Aczkolwiek Theo Hernandez według mnie może się rozwinąć nawet do 85 oceny ogólnej, ponieważ to jest zawodnik, który ma naprawdę duży potencjał i on pokazuje to w tym sezonie, grając w Milanie. Naprawdę kilka spotkań już miał na bardzo wysokim poziomie, zresztą sporo asyst już zaliczył, kilka goli. No a jej tego nie odzwierciedliło. Chociaż no właśnie, to jest kariera bez update'ów, bez formy live, czyli no tak, no to po poprzednim sezonie jej mogło stwierdzić, że jego overall nie będzie aż taki wysoki. Tym bardziej dziwne jest to, że Krzysiek Piątek nie ma aż takiego dużego potencjału, ponieważ patrząc na poprzedni sezon, nie patrząc na ten sezon, to on powinien mieć wyższy potencjał niż 82. No a my przejdźmy do kolejnego spotkania, bo jesteśmy niemalże przemotywowani, ale mam nadzieję, że to nie wpłynie negatywnie na ten mecz. Tak się prezentuje nasz zespół. Myślę, że co, przejdziemy do meczu z Cagliari. Cagliari to jest też bardzo ciekawy zespół, ponieważ mają w swoich szeregach takiego zawodnika jak Raja Nainggolana, którego no myślałem nad tym, żeby sprowadzić do zespołu, a tym razem Paqueta z 2 golami, Krzysiu Piątek dołożył trafienie, więc bardzo, bardzo fajnie, ponieważ polska siła, biała siła, niech po prostu rozwali to Serie A. My teraz gramy pierwszy mecz w Coppa Nazionale, przepraszam, jako że to jest mecz w pucharze, zastanawiam się, czy nie wystawiać bardziej rezerwowego składu, ale z drugiej strony potrzebne nam są pieniądze, które byśmy dostawali za to, że wygrywamy w tych meczach pucharowych, więc
No myślę, że jednak jako, że gramy u siebie, to przyjdziemy do tego składu, do tego meczu podstawowym składem. No i mam nadzieję, że uda nam się wygrać. My tutaj mamy różne powiadomienia, mamy różne oferty transferowe, ale na razie nie będę na to zwracał uwagi. Już mamy styczeń, a więc myślę, że zbliżamy się powoli do końca tego materiału. Co prawda dzisiaj troszkę się mieszałem, bo jeszcze nie do końca się obudziłem, ale mam nadzieję, że taki materiał się spodobał. Spokojnie, to nie jest jeszcze koniec tego materiału, bo ja rozważam nad kupnem kilku zawodników i na razie zobaczymy. Po tym meczu przejdziemy do, tak jak wygrywamy, przejdziemy do statystyk naszego zespołu i do listy transferowej, czyli do zawodników, których chciałbym kupić. Mamy tyle samo punktów co Piemonte Calcio, więc gdzieś tam się potknęli, co jest bardzo fajną informacją dla nas. A teraz, jeżeli chodzi o statystyki, na razie Gigi Donnarumma rozegrał wszystkie spotkania. Co ciekawe, ma jedną asystę, więc no nieźle się chłopak bawi. Teo Hernandez również prawie we wszystkich spotkaniach wystąpił. Jeżeli chodzi o innych zawodników, no to Bonaventura, oni mi się cały czas mylą. Ma całkiem spoko statystyki, jak na takiego już wiekowego zawodnika. Lucas Paqueta, 7 goli i 2 asysty, to nie jest najgorszy wynik. Oprócz tego Castillejo, Çakanoglu, Suso, 12 goli i 4 asysty, to jest akurat ciekawy wynik, patrząc na to, że w samym Serie A ma 11 goli i 4 asysty, więc no ciekawe, czy podtrzyma swoją formę. Jeżeli tak, to będzie miał zagwarantowane miejsce w drużynie sezonu. A jeżeli chodzi o Krzysztofa Piątka, no to tylko 11 goli i w tym 8 w Serie A. Rafael Leão jak na razie zagrał tylko jeden mecz i jego cena meczowa też nie jest zbyt wysoka. No czyli mamy paru zawodników naprawdę bardzo ciekawych, a my przejdźmy sobie do tego, co nam scout tutaj wynalazł. Timo Werner, no to jest marzenie, aczkolwiek no, sprowadzenie go do naszego zespołu graniczy z cudem. Tak samo jak Mbappe. Przejdźmy sobie jeszcze tutaj. O, Memphis Depay. Memphis Depay to jest, kurczę, zawodnik, naprawdę. Dodamy sobie go do listy życzeń. On może grać SN, LS, SPO i taki zawodnik byłby wybawieniem po prostu. A jako, że gramy formację 4-2-3-1, czyli akurat tam będzie mógł grać na każdej pozycji, to myślę, że spróbuję go teraz sobie ściągnąć do zespołu. Gagliardini, ty się nie rozwijasz, więc usunę ciebie z listy życzeń, podobnie jak Gilles Lavoisiego, ponieważ ciebie nie potrzebujemy. A właśnie, Memphis Depay może grać aż 3 pozycje. No ja zaoferuję jakiegoś zawodnika, pytanie jakiego, w zamian za Memphisa Depaya spotkamy się w fajnym miejscu. Mamy 70 milionów budżetu na transfery. Wiecie co, Bonaventura gra jako lewy skrzydłowy i pytanie, czy będą, nie będą go chcieli niestety. U nas Bonaventura gra jako lewy skrzydłowy i też może grać kilka pozycji. Oni potrzebują jakiegoś skrzydłowy, na przykład jakby taki Çakanoglu udało się wymienić, ale nie za takie pieniądze. Hello panowie, nie, tak się nie bawimy. Myślę, że 20 milionów to jest optymalna oferta, chociaż wiecie co, 30 milionów mogę wam zaoferować, to jest troszkę powyżej wartości Memphisa Depay, a oni chcą 40, to jest już lepiej, ale nadal nie idealnie, 31, więc powoli zwiększam tą ofertę. 33 200, to nie jest zła oferta, oni mówią, więc skoro to nie jest zła oferta, to ja chciałbym od was, to znaczy dać dla was 30 milionów. No i zobaczmy, czy oni się na to zgodzą. 33 200, to nie jest zła oferta jak za Memphisa Depaya. Plus do tego pozbędziemy się Kaszanoglu. Z tym, że Kaszanoglu też może grać kilka pozycji, ale Memphis Depay też może grać właśnie podobne pozycje jak Kaszanoglu. A my zaoferujmy sobie 31. Czy się zgodzicie na to? Okej, okay, więc oni są zainteresowani tym, więc spokojnie przejdziemy do negocjacji z Memphisem Depayem i pokażę wam jeszcze skład, jak będzie się prezentował właśnie z Depayem u nas w podstawowym składzie. Kluczowy kontroferta, będzie ważny piłkarz, ponieważ, chociaż wiecie co, no dobra, może być i kluczowy. Na 5 lat chciałbym go sprowadzić, więc to jest też dosyć ważne, żeby on się zgodził, bo jednak na 5 lat to on będzie kończył u nas karierę w klubie, jak będzie miał 30, więc akurat. I ty chcesz, zarabiasz 110, ja ci mogę zaoferować 100, może 120, więc będzie tutaj progres, jeżeli chodzi. No i to jest uczciwa propozycja, nie wiem, czy nie zaoferowałem zbyt dużo, coś się tutaj zbugowało, ale dobra.
Więc Memphis Depay, zobaczmy jeszcze, jak prezentuje się nasz budżet na pensję, bo nie pytanie. No okej, budżet na pensję nie jest aż taki zły. No i do tego mamy 40 milionów euro na transfery, więc to nie jest najgorzej. Frank Kessie na razie będzie odpoczywał. Bonaventura będzie grał jako ten środkowy pomocnik, a Memphis Depay wskoczy na lewe skrzydło, więc to jest spoko, spoko, naprawdę, że udało się nam go sprowadzić. No i to prezentuje się już naprawdę fajnie. To będzie zawodnik, który będzie najprawdopodobniej ciągnął nasz zespół do przodu, abyśmy wygrywali. No i zobaczymy, to jest dosyć mało realny transfer, aczkolwiek właśnie jako, że Milan aspiruje do pierwszego miejsca w tabeli, to myślę, że jesteśmy ciekawą alternatywą dla Memphisa Depaya, aby zagrał u nas w zespole. No i zobaczymy, jak poradzi sobie nasz nowy nabytek u nas w zespole, jego debiut. Mam nadzieję, że będzie udany. Gramy o dziwnej porze, ponieważ o 12:30, no i strzela gola w debiucie i tym samym żegna się z wami w materiale. Do zobaczenia wkrótce. Mam nadzieję, że taki materiał wam się spodobał i oczywiście strzałeczka.